Siemano widzowie, nie wiem czy lubicie jeździć samochodami, ale jeżeli tak, to ta gierka w Robloxie będzie dla was tak naprawdę. I oczywiście jeżeli film wam się spodoba, to zostawcie subika i łapeczkę, też napiszcie komentarz. Przypominam, grupa w opisie, link do gierki też będzie w opisie. No i gra się nazywa Driving Empire, tak naprawdę. I wyszedł niedawno update, więc dzisiaj sobie zagramy w updatecik. Zaczął padać deszcz, burza jest jeszcze. Dobra, wyłączmy sobie dźwięki na chwilę, potem sobie włączymy, żeby słyszeć te auta. Mamy 30 nowych aut, które są bardzo drogie, jakiś Peugeot LM, GTR B1, no, nowy carpack, czyli więcej nowych aut, voice chat enabled, czyli mamy voice chat w gierce, możemy go włączyć tam. Ale to chyba trzeba jakoś ten nowej składa i tam załatwić. Major bug fixes, improvement, coś tam, patches on security. I niedługo coś będzie dużego. Dobra, generalnie sobie już troszeczkę grałem w tą gierkę. Spójrzmy tutaj na taba. Ja mam 285 tysięcy, zbieram troszeczkę. No i czy mamy tutaj jakieś kody? Zobaczmy, czy mamy jakieś kody. Members. Wpisaliśmy members, dostaliśmy 60 tysięcy, więc generalnie jest kodzik fajny. Możecie sobie go użyć w gierce, jeżeli chcecie po prostu zdobyć właśnie 60 tysięcy tak naprawdę. Czy ten działa? You already redeemed this code, czyli ja już go użyłem, ale jak napiszecie springtime, dostajecie 25 tysięcy, więc naprawdę spoko. Polecam sobie go użyć i okej. Użyliśmy sobie na razie wszystkich kodzików. Wow! Jezu, co tu się stało? Dobra, generalnie to chyba można sobie po prostu zmieniać ten, nie? Można sobie zmieniać właśnie pogodę, czekajcie. A to nieważne jaka ten pogoda będzie, to będzie padać. Można sobie po prostu kamerą się bawić, generalnie widzowie. Ale nie będziemy się bawić, możemy zmieniać czas, ale padać będzie tak czy siak, jakby co. Więc okej, mamy nasz samochód, ja mam Voltaic Plaida, czyli mam Teslę. Jest jedna z lepszych, kurczę, na wyścigi. W sensie te wyścigi takie szybkie, można powiedzieć. Zaraz wam pokażę, kodziki wam pokazałem. Zobaczymy jeszcze te nowe auta z update'u tak naprawdę i możemy zobaczyć, udać się na wyścig. Okej, nowe auta z update'u to będzie tak, że... co tu będzie ciekawe? Nowy jest za... Wow, one są tanie nawet. Dobra, zobaczmy. No, bardzo słabe, ale fajnie wygląda. Bardzo mi się podoba. Kurczę, mi się podoba strasznie. Takie... Kurczę, to wygląda jak moje auto w przyszłości. O, dobra. Polećmy do tego, co tutaj mamy. Też bardzo słabo, ale ma handling duży, bo tu acceleration fajnie mieć duży tak naprawdę, a ma bardzo średni ten acceleration, że rozpędza się do setki bardzo szybko. Tu 4,5 sekundy, handling słabszy, no tak wiecie, nie? Takie patrzę, te tanie samochody, 305 speeda, może być nawet, ale nie jest najlepsze. GTR, o kurde! Mustanga mamy tutaj. No handling ma duży naprawdę. Ja bym sobie kupił. Szczerze bym sobie kupił, ale jeszcze nie wiem tak naprawdę, widzowie, bo ja lubię tutaj takie autko. Dobra. New Track Pass, czyli mamy nowego z Lexa, który to nawet nie jest, no taki dobry nie jest, ale ma fajny handling, czyli bardzo dobry na niektóre wyścigi, takie wiecie, z okrążeniami. Tutaj też takie średnie, dobra. No bo ja chciałbym tu zobaczyć wszystkie autka, ale tak naprawdę no nie ma czasu. Szybko po sobie poszukamy, może jakieś fajne się znajdzie. I może bym kupił, nie? Tak naprawdę. Tylko mi się wydaje, że... Ja mam tutaj Voltaic Plate za 200 tysięcy, polecam bardzo. Okej, to jest nowe. I co tutaj mamy? 2,5. O kurcze, nawet nieźle. Ale by mogło być troszeczkę... Ej, handling ma fajny. No to bardzo spoko. O kurde. A mój ile ma? Ciekawe. Mój ma 35. No to ma bardzo fajny. Jest jedno z lepszych. Tutaj jeszcze autko. O kurde, to też fajne. Dobra, tutaj jeszcze szybko zobaczymy te auta. Jezu, co to jest? Co to są za auta w ogóle? Ale oni mają handling, szybkość i kurczę 2,5 acceleration.
Ciekawe, czy z tych nowych ma jakiś lepszy acceleration niż mój. Dobra, to jest ostatnie auto. Zobaczmy szybko. 2-4, no nie wiem, te auto są naprawdę fajne. Dobra, jeszcze mamy limited auto, gdzie możemy sobie teraz kupić. Niedługo już nie będą dostępne te auta, tak naprawdę. I to są limitowane, sold out. Oczywiście. I możemy sobie kupić właśnie takie autko. No nie jest najlepsze, ale jest limitowane tak naprawdę, więc naprawdę spoko, nie? Bo już tutaj innych sobie nie możemy kupić, tak naprawdę, więc możemy sobie tylko to kupić. Ja się zastanowię nad tym i co, lecimy na wyścig tak naprawdę. Pokazałem wam kodziki, pokazałem wam aktualizację. No mam nadzieję, że taka gierka wam się podoba, chociaż dużo jeszcze nie pokazałem. Zrespy sobie autko i lecimy tutaj, teleportujemy się na Drag Race'a. Dobra, lecimy tak, odpalamy sobie. Ej, nikogo na Drag Race'ie nie ma? Halo? Dlaczego? Dobra, nie pokażę wam na razie. Lecimy, kurczę, wtedy widzowie na... tutaj Highway Race'a, oby ktoś tam był, oby tam ktoś był. Ej, w innym miejscu jest Highway. What? Co się stało? Dobra, czekajcie, czy nowy wyścig jest? Nie. Nowego wyścigu nie ma, ale się w innym miejscu pojawiło to, nie? Tak naprawdę. Czemu nikt nie chce się ścigać? Okej. Tutaj ktoś jest. Dobra, proszę dołącz. Patrzcie, widzowie. To dzisiaj rekord pobijam szybkości. Jakie on ma autko? Nie ma takiego jakoś dobrego autka. Ale sobie dał tutaj graffiti na auto. Ja mam takie różowe i mi z tym fajnie, ale patrzcie na to, jak jego wyjaśniam teraz. Oby się nie okazało, że on mnie wyjaśni tak naprawdę. No ale dobra, lecimy i zobaczycie, widzowie, że tutaj będę pierwszy, patrzcie. No nie ma podjazdu do mojego. Zobaczycie też czas na czacie, albo po prostu po wyściganku i lecimy. Patrzcie, co tu się dzieje. Jeszcze muzyczka się odpaliła. No ale, no patrzcie, nie, on nie ma podjazdu. I 6.8, czyli 6.89, on 9.40 sekundy, więc jesteśmy 10 razy szybsi od niego. No nie 10 razy, ale na pewno jesteśmy dużo szybsi od niego. Naprawdę spoko. No, mi się wydaje, że to będzie na tyle zacineczka. Mam nadzieję, że taka gierka wam się podoba. Podoba? Zostawcie subika i łapeczkę, zostawcie komentarz i napiszcie, chciałem powiedzieć, że link do grupki w opisie i też link do gierki w opisie, jeżeli chcecie sobie pograć tak naprawdę. No i ja sobie później pofarmię kaskę, może kupię te limitowane autko, ale nie jest jakoś dobre. No i co? Mi się wydaje, że to będzie na tyle. Siemanko!